Rki koloru białego, jadę cztery. Tylko Widać tego, nie? zmienię tutaj. A, animacji, żeby nie Jest było. E4 ewentualnie. Dobra. Dobra, Francuz. Elegancko jest. Matko No na Bosko razie po... kochano. Co się grało na tego Już nie Francuza? umie, już nie umie. Chyba koń D2. Żeby uniknąć wariantu Vinavera. Nie lubię jakoś go. A jak go nie lubię, to może się powinienem go nauczyć, nie wiadomo. Wiem, że tu się zbija. Tutaj często. Tu są dwie opcje. Hecio jest jedną z nich, ale mi wpadł przygotowanie, chłop, kurde, bele. Dobrze, na razie. Tak, zbicie. I teraz można na spokojnie. Tu się chyba grało C4. Boże, nie pamiętam. Koniec C4, panie Maćku. Tu się C4 to pionek. grało fer lub goniec C4. Czekaj, 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 czekaj. Czyli co, pola zapamiętał, tylko nie wie, czy figurę postawić. Dobra, dobra. Tak się grało. Na tego Tak. hetmana, a napaść. Potem I ten pionek tu spada. to jest ogólnie. Dobra, Dziwne. hetman D7. To już nie wiem, czy to jest odejście. Chciałbym go przypiąć do króla, ale nie mogę. Ale może zagram A4, może się da nabrać. Kurde, nie wiadomo. Ale przecież to nie działa, bo koń C3 jest. Dokładnie. Koń C6, przepraszam. Jakie Dobra, tam bez pułapki? Graj, cudów. figury rozwieje, chłopie. Bez cudów. Rosatka i koń B3. Koń B3 od razu. To jest mój dylemat. Na chwilę obecną. Koń B3. Czy po koń B3 on coś ma? Można mi zrobić brzydkiego. To może być ten detal, goniec B4 Po szach, koń nie? Więc chyba B3 rzeczywiście mi roszada coś ma lepsza. zrobić. Może najpewniej. Ja chcę zroszować. E5 ruchu nie ma. Mogłem myśleć o skoczku E5. Mogłem, ja wiem. Dobra. Teraz tak. Mógłbym odbić tego pionka right away, jak to mówią. Albo zroszować. Zostać No, tak dobry jest dylemat w sumie. cudów. Ja bym Najpewniej chyba jest. to bił, bo ewentualnie po roszadzie jeszcze jakiś E5 może mieć ten Jeżeli pionek, na D4 może zroszuje, się otrzymać. to on może mi zapchać E5 wówczas. Ale to będzie takie, kurcze, ja zbiję, on zbije, ja wiewa. Jakieś takie cuda. Myślę, że trzeba zbić i ewentualnie się zastanowić, czym bić Ja potem. bym, Często się kurczę, hetmanem gra i taką bije i taką końcówkę się gra, ale... zbił chyba. Tylko którym koniem teraz bić, to jest pytanie. Chyba bez znaczenia, bo czarny i tak tego skoczka muszą zbić. Natomiast Dobra, dylemat nie polega... tym. Wydaje mi się, że to miejsce na gońca może mi się przydać. I teraz jest dylemat. Czy ja chcę grać? Właściwie to on i tak przejdzie do końcówki bez hetmanów, bo mi zagra E5, więc ja to Ja zbiję bym na chyba. stówę zbił skoczkiem, ja bym zbił skoczkiem i goniec B5. Myślę, że jest szansa, żeby to siadło. Taka Zbije pułapeczka. to, 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 to. Teraz tak, ja to zbijam w ten sposób. On zbija, ja zbijam. I co ja mam z tej pozycji? Gunwą. Końcówki, nie, tam te końcówki są przyjemniejsze generalnie, to potem możemy z Maćkiem przegadać. Tam się często wycofuje gońca na tę Dobra. przekątną, jest presja na skrzydle Zbijam to hetmańskie. skoczkiem. Obie opcje są tak naprawdę okej. Zbijam to skoczkiem, słuchaj. Już Dobrze. postanowiłem. Zbiję skoczkiem. Nie będę upraszczał jeszcze, bo ja często właśnie upraszczam i dostaję w łeb. Nie Próbuj będę się upraszczał. nie Nie wcinać w jego polecam. głos. Dobra, wiem, kontroluję sytuację w debiucie. Wiem, że to jest dobra pozycja. Wiem, że to jest dobra pozycja i jest też propozycja. Teraz to No już jest tak, pułapka jest propozycja. świetna. Znalazł. Dobrze gra, skurczybyk zauważył. Zazwyczaj ten hetman stoi na D6, tak szczerze powiedziawszy, u czarnych. Nie wiem, co to jest zawarty hetman Dobra, D7. chyba szatka Pierwsze w tym widzę. momencie będzie dobrą opcją. No trzeba tu zrokować. Chyba, że mam coś lepszego. Tylko pytanie co? Roszada B5 jest Nie trochę no, takie, taka wiesz, zastanawiająca. Ja bym się na zastanowił nad wizję zrobić. A4 szczerze, żeby tego B5 nie Hetman dopuścić, się bo jak stoi, mam zagra... pewne. Zagra B5, goniec Hetman B7, się to tuż stoi. może dostać granie. Goniec C5, skoczek B3, goniec A7. Tylko jeszcze wymiana hetmanów w międzyczasie być może. Dobra, konie 6, jasne. Normalny ruch. Stawkowy. Myślę, że wieża jeden od ręki w ogóle bez Teraz myślenia. tak, mam dwa ruchy kandydaty. To jest jeden z nich i to jest drugi z nich. I teraz zastanawiam się, który jest lepszy. Potem grożę jakimś takim zrujnowaniem struktury, chociaż on i tak przyjdzie goniec C7, więc bez sensu. Więc bez sensu. No Dobra. tak, okej, okay. Goniec G5, goniec Zagram C7 wieżę. faktycznie. Wieża zawsze na E się przyda, mam wrażenie. No tak, to ma Wieża na sens. E się Czasami tu przyda. może jakieś takie motywy I dziwne, skoczek poznamy B6, FB6, goniec B6, ale oczywiście tu pamiętamy o wymianie hetmanów. On musi skończyć Póki rosnąć. Tak, co to jest, jeszcze nie. jest do tyłu, przynajmniej tempo do tyłu jest. Mam na myśli fakt, że do roszady ma jeszcze dwa kroki. Gońca blokuje mu hetman. No Mati, ja cię nie słyszę, ale podejrzewam, że jesteś ze mnie dumny póki co, kurczę.
Jest petarda. Natomiast. No dobra. On też tego no, nie widzi, nie? Nie teraz. Powinien chyba widzieć. Chociaż może widzieć, jak w Ale sumie. taki goniec C5 tempem. Jak kciuka pokazuje, to jest to podpowiedź. Zawsze mam goniec E3, jakbym potrzebował. Goniec E3. Często się. Fajne jest takie ustawienie, żeby właśnie wyprowadzić hetmana na F3, żeby on nie zagrał B5, bo w chcemy ogóle, po prostu. Bo tutaj jakiś tak. On dużo gada, jak on dużo gada, nie mam kiedy się wejść. Kurde, Bele, no ja bym z normalnie, jakby pozwolił, to biłbym na E6. To czemu by on tyle był... gada? Chyba nie, bo dałbym szacha. Nie, no pewnie takie za dwa pionki. No. Ja mam w ogóle filozoficzne pytanie. Jeżeli on tak myśli w partii, jak gada, wykorzystać to, że on to się nie uda. Jest tyle narracji w tym wszystkim. Jest bardzo dużo czasu w ogóle, więc totalny luz. Łyczek wody, łyczek kawki, herbatki. Tak. To jest tyle opisu przyrody. Jakbym nad Niemnem czytał, bo. No i goniec C5, dobra. Nie jestem zaskoczony. Prawdę mówię. No dobra, goniec E3 gra i tam skoczek D6 kopyto wchodzi. Korci mnie ten ruch trochę, ale jest głupi. Wiem, to jest głupkowaty ruch. Zawsze ma jeszcze jakieś wtrącenia. Nie wiem, co tam pokazuje, ale goniec E3 moim zdaniem z takimi rentganami na tego gońca na C5 to jest taki typowy motyw, gdzie to napięcie, tak naprawdę goniec czarny stworzył napięcie, stworzył groźbę, ale biały odpowiadając, broniąc tak naprawdę stworzył swoje własne groźby. Goniec E3 grając na poważnie, nie? Ale nie gram na poważnie. Nie no, żartuję. Miał grać na poważnie. Nie prosił, żebym się przyłożył, bo to goniec E3 bym zagrał. No, ja goniec E3, on roszada. To stoję lepiej trochę. I skoczek E6? Powinno wejść. Trzeba to policzyć. O te możliwości. Goniec E3, skoczek F8. W ogóle myślę jeszcze o takim ruchu jak goniec bitka, E3, roszada i wtedy bicie na te, na szóstce. Bo zobaczcie, ten goniec będzie wisiał. No tego nie słyszę, ale kurczę, dobrze nie knuje. Nie będę bił tutaj na E6. Pewnie jest to teraz fajnie, to na pewno nie. Nie, skoczek E6 teraz to w ogóle zapomnij. Przecież to hetman bije D1 Mówicie, na pewno. Że a, dajcie posłuchać. O, piszą, żebym dał posłuchać Matiego. Przepraszam. No dokładnie. Ale no... Tak już mam. Teraz bym rozważył taki ruch. Chociaż za czym to? Ten format nie ma sensu. Ten format nie ma sensu? Posłyszałem. Nie, no słuchajcie, jest okej. Okay. Dobra, za szybko naparzam. Ja mam wrażenie, że ja gram 10 plus 0. Tu trzeba zwolnić, nie? No wreszcie. No wreszcie. Mądrego to i miło posłuchać, wiecie? Naprawdę. Tak. No bo... Skoczek bije E6 tu już może być groźbą, tak mi się wydaje. Przecież trzeba by to policzyć, bo po hetman bije D1. Chociaż kurczę, może nie. Skoczek bije E6, goniec E3. Wybicie. Skoczek G7 by musiał, król F8. Szpał. Trochę tam mało będzie, bo jak hetmany się wymienią, to ja nie czuję tego ataku za bardzo. Ale skoczek F5 może być też jakimś tam sposobem, żeby stworzyć mu... problemy po linii... Ja się zastanawiam nad roszadą. Znaczy, ale po roszadzie inaczej, mógłbym zabić. Skoczek bije G7 grozi, a E bije F5 nigdy nie przejdzie, bo goniec bije C5, otwieram wieżę. No jakoś tak mniej więcej. Hetmanem. Powiem wam tak. Jak on zroszuje, to ja biję na E6. Wiem, niepoliczone, niesprawdzone do końca, ale intuicja. Intuicja podpowiada mi, że trzeba bić na E6. Kurde, to dobrze, intuicja ma wypracowaną najwyraźniej. Aczkolwiek z tą intuicją to też bywa czasami tak, że inaczej, z techniką liczenia wariantów bywa tak, że trzeba, to co Maciek robi, to jest dobra identyfikacja ruchów kandydatów, ale to nie jest jeszcze technika liczenia wariantów, bo technika liczenia wariantów jest bo liczenie już konkretnie do końca wariantu, a nie właśnie takie, że a zagram to i jakoś to będzie, bo tak ale na razie z tego co słyszę, to tak to wygląda. Czyli po roszadzie... Po roszadzie skoczek E6 powinno przechodzić, bo po goniec B3 jest skoczek F8 z tempem na hetmana, tak mi się wydaje. Aha, skoczek E6, hetman D1, wieża D1, goniec E3, okej, goniec E3, skoczek F8, król F8, wieża bije E3. Ja już wiem, jak to zrobię. On zroszuje, ja wam grozi wieża D8, ale tam nic nie ma, a jak zagram wieża D8 wcześniej, tam król E7, wieża H8, goniec na E3 chyba jest związany i tu jest związanie. Czyli to
Papi Co to tam jest pozycja? pewnie wyliczył do końcówki. Dwie lekkie zawierzę. Ale mam... Jeszcze go tam powiązałem jak baleron. Mógłbym sobie oszczędzić tego wszystkiego. Wow! No to jest oj, to, to... nie zostawia mi tutaj opcji zbyt wielu. Tu trzeba posiedzieć 2-3 minuty leciutko, żeby to policzyć, bo jest tyle możliwości. Tak, tak, bicie na E6. I nunu. Tak. Znaczy teraz nunu podwisam jeszcze tutaj. No pójdę na B3 i co to zmienia? Pójdę na no B3. No nie, no ale chwila, skoczek E6. Taka jest opcja. Hetman D1, skoczek no, C7 być może nawet. Groźba jest dosyć Król prosta. D7. Odejdę nie, na to B3. Bez sensu, to nie zadziała. Za szybko, tu trzeba policzyć, bo... Mega krytyczna pozycja, nie trzeba w każdej... Nie trzeba w każdej pozycji, wiecie, grać na maksa, ale w krytycznych pozycjach, takich, gdzie jest naprawdę mega dużo bić, to trzeba się tam pochylić nad tą pozą i spróbować to policzyć do końca. No. To mogła być wygrana pozycja na przykład. No nie wiem, ja też mi nie dał policzyć do tego do końca. A to była szansa na zwycięstwo. No jest G7. I teraz słuchajcie, konkretna. Będę bił na E6, naprawdę. Mówię wam szczerze. Nie biorę jeńców. No dobra, i co dalej? Skoczek bije E6. On bije hetmana. Ja mam wtrącenie na C7? Nie do końca, bo... Wiecie, tak, tak, nie mam na C7. Tak, tak, wieża D1. Mam. Może i mam. Król C7, golnie zbije C5 na koniec, tak? Biorę E6. Może to i się zgadza. Biorę E6, on wybija hetmana. Ja biję jego hetmana. Tak, no on po F6 goniec C5, to jest jasne. I tam na koniec hetman C6 jeszcze trzeba by spojrzeć, no, że jest podwójne uderzenie, ale wieża bije 6 wchodzi, to rzeczywiście wygrywa. No dobra. Jakoś tak czuję, że to trzeba zrobić. Jakoś tak czuję, że to trzeba zrobić. Bicie na E6 podoba mi się. I teraz tak, po hetman bije, to nie jest strachem, więc ja mam jakieś wtrącenie. To w ogóle jeszcze takie sztuczki mogłyby teoretycznie wchodzić, ale skoczek F4 jest najprostszą opcją. Takie wyjście ewakuacyjne. Zastanawiam się. No F to goniec C5, tak? Więc goniec E3 chyba jedyne, żeby to jakoś jeszcze stworzyć problemy. To. No i to szczerze jeszcze nie wiem, co tu trzeba zagrać. To. Bo to ta pozycja byłaby spoko. Jakby hetman poszedł D1. No nie, to jest słabe akurat. Trącenie się wydaje przynajmniej. C7. Tak, wtrącenie jeszcze 7 silne jest. Pionka wziąć, nie? Kurde bele. Lepiej król by F8, koniec C5, król G7, wieża D1. No tak, to też się zgadza. Dobro dzieje. Wow! Najlepiej zagrał moim zdaniem przynajmniej. No dobra. Tego... Wieża bije E3 nawet mogę zagrać chyba. A nie, bo hetman D1 już jest szachem, czyli wtedy nie mam tego wtrącenia. Tutaj. On zbije tutaj. A, to nie tak nie mogę zagrać. Szachem. Skoczek G7, król wiecie, F8. Ja to zbiję wieżą. Ja no dobra, ale to jest wieża E3, hetman D1. Wieża D1 wymuszony, F bije E6. Wieża bije E6, król F8. No i bez figury bicie. Został. Niedobry pomysł. Bicie. Ale, patrzcie, skoczek D4. Cofam się, a zostaje związanie i wieża bije E3. I zdobyłem gońca. To gęste kopyto jest. Wydaje mi się, że to może być wygrywający motyw. Ale w sumie tak, każde odejście z koszkiem może zadziałać. Skoczek C5 nawet można zagrać. Hetman D1, wieża D1, wisi goniec na B7 i na E3. Też wygrałem. To też jest spoko, chociaż on może być skoczkiem, tak? On może być skoczkiem. Ale jak czyli goniec nie ucieka? To załaduje takiego drania. Nie, to trzeba wymienić hetmany w tej wersji. Wyobrażone. Czego ja nie widzę? Bicie, jak bicie. Bicie, jak bicie, to w takim razie strzał i on po stale strzał. W ogóle nie podoba mi się, jak Maciek liczy warianty, szczerze powiedziawszy. W sensie, już to mówiłem u siebie na streamach. Znaczy nie, że mi się nie podoba... rezultat, jaki osiąga, bo często dochodzi do dobrych wniosków, tylko jest mało skonkretyzowany i potem mam wrażenie, że tu mogą mu uciekać detale. Mam jeszcze wtrącenie na G7. Powinno być hetman D7, król D7, wieża D1, król C8 i tak dalej. Ruch. Koordynaty, konkretnie. A nie, dałem szacha, on odchodzi, ale gdzie? Na F8, D8? Później w dłuższych wariantach, jak się próbuje, to
zwizualizować tę kompozycję, to detale uciekają, naprawdę. To może się wydawać, że to jest ten sam efekt, właściwy, ale nie jest. Taki i taki. Po tym król F8, ja zbijam, on zbija. To jest też bardzo nieefektywne czasowo takie liczenie i nieefektywne energetycznie. Wiem, że to trzeba poświęcić trochę czasu. Wiem, że tak mądrze brzmi, nie? Ale chodzi o to po prostu, że mamy policzyć szybko, nie zmęczyć się i jak najszybciej móc policzyć więcej wariantów. Bije na G7, teraz bije no hetmana. I on pewnie wtrąci jeszcze Saszka tutaj. Nie jestem pewien. No haj, co, że skoczek D7, wieża E3, król G7, wieża E7, tak? Okej, ale to można było lepiej, lepszą wersję dostać. Tak, nie zbije F2, król F2, skoczek D7, uciekam. Czarne nie mogą tego zbić, bo potrzebują zbić skoczka i hetmana. O! No to w tej wersji spoko, bo mogę sobie tak zabić. Znaczy spoko, no nie wtrącił z szachem, tak? A mógł chyba. Mógłbym nie. Tak zagrać. Bo wieża E3 jeszcze jest wieża G8. Mógłbym tak zagrać jeszcze. Jeszcze tak jest. Ciekawostka. Co mam? No jakiegoś takiego pionka od razu z tempem? Ja chcę to zagrać. Chyba chcę. Tak, od razu tutaj walniemy. Nie rozumiem tego, zupełnie tego nie rozumiem. Przecież ma figurę mniej, tak? Tak. Znaczy za jakieś tam pionki, tak, za jakieś pionki. Mam tempo na tego pionka. On oczywiście ale... ma tempo na G2. No to kurczę, to od kiedy my jesteśmy zadowoleni z takiej pozycji? No to nie powinno być... To nie powinno być odczytywane jako sukces. Bez figury za dwa piony. Jeszcze jakbym tego odbił, no to jeszcze trzy piony za figurę, tak? To by było spoko. Za szybko. Moim zdaniem w ogóle za szybko ten moment od tej ofiary, od odejścia gońca na B3, czyli to jest ruch 13, wieża a poza, no bić nie to mogę, wszystko, co tu poszło, to on tu powinien spędzić, czekajcie. Ja gram G3. Nie mam tego wskazania, ale po gonie z B3, tu jeszcze tam miał chyba, nie wiem, z 11 minut. To spokojnie, ja bym tu do tego wszystkiego, na tą pozycję bym sobie zostało 5 minut. To się wszystko wyjaśniło, jeżeli idę na taką pozycję, to już muszę być pewny, że ona jest dobra. No zaryzykowałem, ja zazwyczaj nie gram z poświęceniami, dobrze wiecie. Ja jestem zadowolony, kiedy uproszczę, zawsze człowiek. To był krytyczny moment partii, a zagrał tak jakby to były normalne ruchy, które nie mają wpływu na wynik. Trochę tutaj myślę, że reprymenda będzie się należała. Powiedzmy sobie jasno. No dobrze, no to co, ja to biję teraz? Mam pionka po prostu. Tak jakby mam pionka po prostu. On załóżmy wieżę przyjdzie tutaj. No o to mu chodzi, tak? Żeby po tym szczale przyjść wieżą. No to ja załóżmy zagram wtedy tak. No biorę to, no. Czemu miałbym nie wziąć pionka? Który bije. Wieża E8 pewnie jest tutaj jakimś pytaniem. Za figurę. Czy ta końcówka nie jest jakaś tam zła jeszcze dla białego? Tak. Ona jest... No i goniec więcej, ale na tego gońca to ja mam tu gość. Wszystko jest możliwe. Na pewno trzeba aktywować wieżę na maksa szybko. Może wieża E1, może wieża D1, a może w ogóle A4. Bo chodziłoby o to, żeby te pionki rozdwoić, w sensie nie rozdwoić, rozłączyć, żeby jeden był jakąś tam bardziej taką widoczną słabością. Witam serdecznie. Kłaniam się. To będzie trudna końcówka. Trochę na własne życzenie. Znaczy na własne. No niedoliczone, tam niedoliczone było to, co zrobić w kulminacyjnym momencie i wiem, że będzie o czym gadać w analizie. Natomiast... Jakbym siebie słyszał. Natomiast nie jest to jeszcze taka zła poza. Ale to kurczę, no iść na taką pozycję, szybko jak rakieta i potem aj, nie doliczyłem, nie tak. Tego bym się obawiał, trzeba uważać na wjazdy na dwójkę. A jakby wieża mi wjechała na dwójeczkę, no to nie będzie fajnie. Dobrze, że mam yerbę dla znerwicowanych, naprawdę, para nerviosos. Wiedziałem, że muszę się przygotować na ciężkie granie i... Tak. Siadło. Michał czy z szachowym mentorem? Nie prędko. Dobra. Tak na serio to teraz wisi tutaj, więc no chyba... Świetnie smakuje i świetnie odpręża. Tak nie mogę, bo to pionek spada.
No chyba muszę G3 zagrać. No grałem No tak, G3. to jest smutny obowiązek, bo te pionki Razu raczej będzie wolelibyśmy mieć chyba zagrania tak, żeby zagrać F3 i król F2 jak najszybciej, a tu mimo wszystko czarne nas jednak tak. delikatnie Wydaje mi się, że ograniczają. czarny silnik, nie wiem co mówi, ale wedle mojej opinii jest czarnego przewaga, mimo że w materiale niby to się spina. Kwestia, jaką pogra tym gońcem. Dobra. Szczerze, tak długo jak są wieże na Mógłbym DSC, to nie zmienić. mam takiego do końca przekonania, Mógłbym się na ale to zgodzić mega właśnie. złożona pozycja. Tak, musiałbym się zastanowić dłużej, co to Mógłbym jest za się na to pozycja. zgodzić. Chociaż pionek niech on sobie tam będzie tym bandowym. Bo Nie, zdecydowanie bym tego nie wymieniał, bo jak potem czarne się inna ustawią wieża opcja. D8 albo wieża E8 i gońca na F3 zaparkują, To to za cała ta granicą, przewaga nie? 3 na 1 na skrzydle królewskim będzie totalnie unieruchomiona, O. więc efektywnie Maciek nawet nie A ja odczuje, że mogę ma zagrać. jakieś tam No pionki tak za będę figurę. zagrać. On Pod pewnie żadnym pozorem nie można pije, tego wymieniać. zagra wieżą. I kurczę, będę musiał wymienić wieżę forsownie. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Zagrałbym No. wieża Kurczę. E3 i może później F3 jakoś, żeby to Nie zneutralizować. zagram tak, słuchajcie. Bo on wtedy bije, ja biję, on gra Może to, on wieża przyjmuje E5, jakieś wieżę, wygra się mat. A4? Trzeba te wieże na pewno zostawić, bo słabością taką Unikam wymiany, szczerze największą mówiąc. statyczną czarnych w tym momencie jest pozycja króla. Do Unikam pionków jeszcze nie miałem wymiany. czasu się Jak dobrać. tu uniknąć? No uciec, panie. Może kurczę, tak sobie zagrać. I po prostu, Tak mając sobie jedną zagrać. wieżę, królowi niczego nie zrobił, mając dwie wieże, no to już można jakieś sztuczki Tak, kombinować. Wieża pewnie. E1, tam wieża Tylko, że on E8, wtedy... później gdzieś w perspektywie. Jak ja zagram, załóżmy tu lub E3, to on zagra tutaj wieżą. No i właśnie, i co, ja będę musiał go wpuścić na dwójkę? Ja nie chcę. Ja też bym nie chciał. Dobrodzieju. Ale patrzcie. Dobra. Mądryk Polak po szkodzie zaczął myśleć, jak Tu mu się zagra. nagle zaczęło, przestało zgadzać. Myślę, że wieża E2 może być przykrym obowiązkiem, ale to już oznacza, że pozycja jest taka z tych średnich. Natomiast później, jak zagram F4. Dobra, spodziewam No się tego okej. pominięcia, nie? Minuta 50. Wcześniej mieliśmy Spodziewam się tak. tego ruchu. Tu było tam 20, 32 sekundy, Także co? 45, 3 2:30, ok. czterdzieści. Kilka sekund w ogóle od ręki. Jak zostanę z pionkami na jego Późno gońca, będzie dupa. ten namysł nastąpił. No, czarny I teraz terroryzują. problem jest taki, że jak odejdę sobie na przykład tutaj, żeby zagrać na siódemkę, to on mi wjeżdża na dwójkę, a później mi No. gra wieżą na F6 i mam po prostu... Czarne szybsze, proszę państwa. Kasztana. Mam kasztana. Kurde bele, no chyba tak zagram, no ale to wtedy jest bicie, bicie. No tak. Bicie, bicie. No bo mogę wpuścić go na tą dwójkę, ale no nie, no nie chcę go wpuścić na dwójkę. Jakoś tak się boję tej dwójki, kurde bele. Czy dwójka jak dwójka, to problem. Co ja Zagram mówię? grał. Będę grał tak, jakbym grał normalnie, no po to, żeby później Mati mógł Co, wieża D6, wieża dalej. D1 z groźbą mata? Jestem zająć. Są tu pewne nieprzyjemności, bo tu Taki akurat ruch ta groził. końcówka śmierdzi z daleka straszliwie. Taki ruch groził. Nie wiem, no to Okej, okay. Żeby słabo tak wygrał. zagrał. To nie kumam Mało tego. się wywiadów. Teraz tak. Mógłbym Wieża zagrać tak. D3? Na I łapkę. król F1 może? Albo Łapkę, F3? łapkę. No tak, wie, że D3 ma dodatkowy bonus, że próbuje go tu Potem to... pozbawić gońca, nie? Teraz tak. Także to... Na pewno przestawiam wieżę. A gdzie przestawiasz wieżę? C3? Kurczę, nie widzę, co on widzicie. Nie wiem, co on rysuje. Czat. To ktoś Ja ogląda jeszcze Maćka na jego streamie? chcę Ciężko mi wjechać się na odnieść. szklankę na czarne pole. Okej, okay, czyli wieżę C3, wieżę C7, dobra. A? Główka pracuje. No Dobra, tak, tak. pytanie, jaka to jest pozycja, nie? Wieża C7, wieża E7, no bo grożę matem na jedynce, Jestem a w nadziei, końcówka że on tego nie zobaczy. No żartuję oczywiście. trzy pionki. Może Trochę bym tak się bał zagrać. tego, bo ten goniec będzie szybki. Gońce generalnie są w I końcówkach trochę jak genialne, tak. bo one potrafią atakować i bronić na całej No desce. tak, jasno, jasno. No tak też może zagrać, faktycznie, no. Mógłbym dać szach. To Ale jeszcze jest taka nie chcę kreatywna tego szacha, obrona. bo on odejdzie. Wieża D3, jedyny ruch, który unika wymiany wież. Ewentualnie wieża F3 szach. No tak, to król tam pewnie zejdzie na Ale tu E7 nie i się mogłem być scentralizuje wieżą. mocniej. Jak on mi walnie tu, to ja mu dam szacha znowu na przykład stąd. No stąd nie, no na D3. No, na D3 można. Mogę zagrać wieżę D3. Tak, no zatruty pionek jakby, nie? Chyba trochę.
Lasa. No pomyliby się No po tak, prostu. problem jest taki, że czarne to się chyba mogą po prostu aktywować sobie. Podejdzie królem na E6, na E5, A groźba będzie jest. szedł, a białe, żeby te pionki, bo czarne Chciałbym mają pobić pionami, bo ja cały figurę czas przewagi. jestem w pierwszą linię. Czarne mają figurę przewagi za pionki, nie? Tylko żeby te pionki stanowiły jakąś tam rekompensatę za figurę, to białe muszą iść nimi do przodu, muszą je awansować. To muszą być pionki, które mają perspektywę na to, że zostaną hetmanami. Po prostu pionki zaawansowane. Tak. No dobrze, tak, Król ale bo E7 trochę nie. płasko, no ale przynajmniej się obroni przed groźbą. Dobra, Więc te teraz pionki gram muszą iść do C3. przodu, a może Zagram C3, to zagram perfidnie tutaj. wymienić to i przynajmniej nie przegrać, nie? Też jest taki plan. Jakoś. Wisi Jak to jeszcze mi państwu nie pion. powiem, no nie wiem. Po prostu. Tak. Są pomysły, no. Cześć, Ja Jello. tu, on tu, ja tu. Myślę, że C3 grzecznie trzeba zagrać. Czekaj. C3, F3, król F2 i mozolnie do przodu, Zagram bo tak, żeby mi pionka plus nie zdjął. tej pozycji też jest taki, że białe nie mają jakichś Tutaj. takich ewidentnych słabości. Tutaj. Więc czarne też, jak się odbije, po prostu, wiecie, Dobra, zagrać kilka szybkich gram ruchów i C3 niech przed się niemu. rywal wykazuje. To jest często O. mega praktyczny sposób na O, granie. jeszcze mam szacha. Obawiam Nie się mam pobić pomysłu, wieża dobra, E6. gramy jakiś tam wyczekujący ruch. I nawet chyba na wieża E6, nie, F3, wieża E2 to nie fajne już. Na wieża E6, król F1 trzeba zagrać grzecznie. No i to się powinno zgodzić. Ale w końcu F3, król F2, przytrzymać te wszystkie pola, Królem po już których nie może wejść będzie, wieża. nie? Jedyne czego się boję to wieża D6 i na wieża E3 wieża E6, bo to może być końcówka Miałem trudna do wygrane? wybronienia. No widzisz, to wszystko widzicie, kurczę, specjaliści z czatu. Czat, wiadomo, zawsze ma rację. Z czatem Wygrano. się nie dyskutuje, tak jak z klientem. Dobra, tego się spodziewałem, no to chyba Wieża muszę D6 i zmienić wieża E6 pole, to myślę, że mógł być ponieważ mat. wygrywający motyw. W ogóle mega skomplikowana partia do analizy, to już widzę, że to powinniśmy spokojnie drugie tyle czasu spędzić, żeby to przegadać. Tak dokładnie, wiecie, Czy ja na się boję tego dużym poziomie detalu. jakiegoś tutaj? Nie, to wszystko gra i buczy chyba. Tylko król Dobra, F1. król F1 gram, nie wpuszczam Dobrze, wieży. dobrze. No i szczerze, zobaczmy w No ogóle, jak to jest wygląda tutaj z wór, nie? perspektywy No. czarnego. Jest tutaj wór. Jakbym miał wymienić wieżę, to w takiej redakcji, gdzie już bym króla miał aktywnego. To może tylko wtedy. No to prawda. Czarne, co by tu czarne mogły zrobić w ogóle? Ciężko się przebijać tak naprawdę. Cześć, Lechu. No ja też się dawno nie widziałem, a to siłą rzeczy, no bo ja nie streamowałem. Można by się zastanowić czarnymi, żeby sparaliżować Panowie, te wszystkie iść. czarne pionki, żeby ustawić je na czarnych polach, czyli zagrać tak, tak, tak i potem wrócić gońcem. Pionki zostaną sobie tu i potem królem, jak się oczywiście wieżę uda wymienić, królem perfidnie pójść w ten sposób, w tę dziurę tutaj. O tu. I pozabierać wszystkie te No, trzy, a goniec w tym czasie będzie odpowiedzialny za robotę defensywną. Myślę, że to się może dla czarnych zgodzić, tylko trzeba zacząć kreować słabości w obozie białych. No dobra, obróćmy z powrotem. jeszcze żyje, no. Jeszcze żyje. No zastanawiam się, co on może. Jaką linię podawałby stokwisz dla czarnych do wygrywania tego, zastanawiam się. Jeszcze Stockfish. nie wiem. Na pewno Człowiek. wymieni wieżę? Możliwe. No tylko, że to jeszcze ta wersja tej wymiany, wiesz, to. To Ja bym chciał też zagrać może ruch być ważny cztery. detal. Tak, bo zachęcam, w ogóle jest chyba komenda nawet, nie? Taka. Chyba Pani będę moderator. potrzebował rozepchać się tymi pioneczkami trochę. Działa takie coś? Nie, czyli tak działa. Wiecie co? Bo dostałem pytanie. Gdzie to jest tu? Bo widzimy tylko to, co Marian rysuje. Bo jest też drugi stream. Mati u siebie też streamuje. Więc możecie sobie odpalić dwa streamy I i Mati zobaczyć, rysuje jak szalony. jak tam Mati widzi te pozycje i jak on tam maluje pięknie strzałki. O, taki Narysujemy buzię. ruszek? No, dobrze kombinuję Okej. chyba. Tak mi się wydaje, że to dobry pomysł. Okej. No kurczę, dobrze gra, ziomek. No co ja mogę? No muszę odejść wieżą. True. I pytanie, czy tu w ogóle nie trzeba tak bardzo grzecznie. Chociaż tego mnie chciał zagrać. Wieża Nie ma D1, koniec pojęcia. F3, mega perfidnie. Paraliżuje totalnie te pionki, bo wtedy na powrót wieża Stracił. D3, żeby wygonić gońca, goniec On E2 odchodzi. szach i kasuje wieżę. Ja mam taki ruch, on odchodzi, chce wymienić wieżę. Ja wymieniam wieżę. Jak wymienię wieżę, to on mnie kurczę wytępuje. To może tak. Goniec B1 i A4. I to mi się podoba. Bo ten pionek A2 to jest jedyny pionek, który w tym momencie może być atakowany.
A jeżeli uda mi się poupraszczać, no to prawdopodobnie zmniejszam ryzyko przegrania, no bo Tu przynajmniej. zagram. On tego się nie A który boi, jest tak. dzisiaj? Ojej, to muszę naprawić. Szybciorem. Tego się nie boję. Już krócej, słuszna uwaga, zaraz to naprawię. No dobra, mało czasu się robi, kurczę. O taki ruch jakbym zagrał. Jaki to jest taki? Ja nie wiem, jaki to jest ruch. I co to będzie grane? Goniec B1? No Ojej, jest myślę. koniec B1 moim zdaniem jest Już planem dla kurczę, czarnych, żeby się trzymam. przestawić w Dobra, gram taki. tu. Dobrze, bardzo dobrze. Gram tutaj. Mega silny ruch. Nie No tak mi mam się wydaje przynajmniej. innego ruchu. I teraz tak. Chciałbym w ogóle tą wieżę jakoś aktywność, kurczę, złapać, bo tak stoję pasywnie. Bo wiem jedno, nie chcę wymieniać wież. Czy to się uda na dłuższą metę? Zobaczymy. Tak. Co on ma? Tak nie ma. Może odejść gońcem po prostu. Może na F3 zagrać gońcem, kurczę. No może zagrać goniec F3, ale wtedy akurat mam wieżę F4, więc atakowanie gońca z tej perspektywy, z tej strony ma dużo więcej sensu i wydaje mi się, że A4 jest bardzo dobrym pomysłem, żeby uprościć pozę. Ja się boję tego ruchu. Na pewno trzeba przyspieszyć, bo tu już Bezpiecznie. wkraczamy w taki etap partii, że czarne będą musiały szukać, kreować te szanse. Nie ci grozi miś. Zgranie jakichś takich ruchów, wiecie, po prostu delikatnie wzmacniających pozycję to jest najlepszy Tak, sposób, zagram żeby tak. to ten atak odeprzeć po prostu. Po prostu. Tak po prostu, z tempem na piątkę. Szybciorem. Tempem na piątkę. No dobra, czas się wyrównał trochę. Dobra, goniec B1. A co, A4 mamy grać? No, dobrze, dobrze. Dobry. Patrzę. A co, mogę. Wyciągnie, To wyciągnie. wygląda spoko. On właściwie niczym mi nie grozi. Teraz. Bicie, bicie. To pierwszy odruch, no. Pierwszy odruch. Dobra, ja A4, on przepchnie, no to ja zbijam, to bez sensu. No on to będzie pewnie musiał zabić. Musiał, nie musiał. Bicie, bicie. Jak nie gadam, to znaczy odpisuję na czacie, czyli i śmieszkuję. Gram A4. A4, bardzo dobrze, tak. Pionki trzeba Nie wiem, czy uprościć, udało się bo taki zauważyć, pionek ale miałem jeden. zmutowanego mata. Możemy szukać nawet takiej końcówki, gdzie białe wymienią te trzy pionki za pionki dwa czarnych, czyli teoretycznie stracą Zmutowany pionka na mat. tej całej operacji, ale jak zostawimy sobie trzy pionki na królewskim przeciwko jednemu czarnych, to też będzie szansa pozbawić się, znaczy powymienić pionki Bije, w taki bije. sposób, żeby zostawić czarne na przykład z wieżą i gońcem na wieżę. No i to jest pozycja remisowa. Tyk. Dobra. No Teraz tak. okej, okay. Wydaje się, że się poprawiło teraz. Okej, Okej. okay, no król Okay. G2, dobra. Gdzie mam Okej. Okay. grać? Mam dwie opcje właściwie. Mógłbym Wydaje mi zagrać się, że tutaj król również. G2, król G1 śmierdzi z daleka jakimiś takimi motywami. Znowu, że goniec E4, goniec F3, wieża E1, mat. Dobra, gram Król tutaj. G2, wieża B4, F3, potem G4, król G3, może jakoś tędy się wyprowadzać z tego grajdołka. Gram tu. Na G2. Czego mam się obawiać? Takich wjazdów? Nie. No wieża E2 jest jakimś tam pytaniem, ale to wieża B4 Takim powinien tu być nie. bardzo solidny. To już na pograniczu twierdzy jest ta pozycja, bo białe mają wszystkie pionki na czarnych polach, Dobra. goniec jest białopolowy, także tutaj jakieś tam szachy oczywiście wchodzą w grę, ale to nie są szachy, które są Ale ja wam powiem, że się cieszę, bliskie że mata. ten pionek poleciał, został wymieniony, bo on ma tutaj Dobrze, teraz dobrze. pionieczka. Co prawda gońcem go łata, ale... Okej, okay, no to białe mega solidne. Wieża B4, w ogóle tam można się A4? może Ja gram przesunąć jeszcze tutaj. tak, delikatnie tam podwyższyć pozycję. Powinno być w miarę okej, okay. Jest Ewentualnie wieża H4, żeby jeszcze. może spróbować go O, też Paula mnie postraszyć. rozprasza, słuchajcie. To będzie się A, działo. taki doping? To No, to będzie ja się nie wiem. działo. To ja Paula, nie wiem. tutaj bez tempem. Kurczę, ciężka pozycja jest, słuchaj. Ale tam Mati nawija, słuchaj. O, jakieś w ogóle palmy. Święci na wakacje. Goniec. Tak.
Siedzisz na wakacjach. Goniec D3 jest dobrym pomysłem teraz. Znaczy jedynym pomysłem dla czarnych. Chociaż H6 w sumie... H6 bym nie chciał grać raczej, bo ta wieża może sobie na tym pionku siedzieć, a goniec mimo wszystko może pionka bronić bez jakiegoś tam wielkiego... Bez wielkiej krzywdy. Goniec może z daleka po prostu bronić i atakować, a tej wieży czarne będą potrzebowały, żeby gdzieś tam zrobić progres. Tak naprawdę. Mam wrażenie, że on postawi tu gońca i będzie... O, i będzie trzymał oba pionki. No ale ja mogę go napaść, tak? Czy nie? Co, wieżyczką? Można. No, chyba, kurczę, no nie wiem, mało czasu mam. Dobra, przyspieszam. O, Lucyneusz, słuchaj, to jest normalnie do zremisowania partia, człowieku. W ogóle co to... Ja bardzo o remis się cieszę, nie? O, wreszcie to padło już. Kurczę, będę mówił... Czek, no będzie, będzie reprymenda. O, wreszcie F3, król F2. Wreszcie jest... To już bym grał to białymi i... o pełną pulę. Tylko, że mam minutę mniej. Chyba tak zagram skromnie. No tak. Czyli nie mogę aż tak bardzo machać, gestykulować na zasadzie pokazać to pole. Tak nie mogę robić. Dobra, gram tu. Albo się krzywić tak. O! Okej. Nie ma szaszka. No on mi na razie krzywdy fatalnie, fatalnie, co on zrobił. Taka prawda, tak uważam. Ale to byłaby swego rodzaju podpowiedź. Moim zdaniem tutaj był strategiczny błąd. Trzeba było zagrać to F3, król F2, poprawić tego króla, bo tędy czarne się generalnie próbowały władować. Po tych białych polach tam postawić. No wysiadam na tego. No. Taki klincz. On chce mi dać szacha teraz. No najgorzej, jak kibice się tak krzywią, bo zagrałeś ruch, patrzysz, jeszcze jak na przykład zobaczysz kolegę z drużyny, nie? Grasz w szachy drużynowe, zagrałeś jakiś ruch i kolega z drużyny, gramy oczywiście na żywca, jakaś liga, obojętnie, i patrzysz, a tam ktoś ręce zakrywa, twarz zakrywa w rękach, odchodzi zniesmaczony. Miałem też kiedyś taką anegdotę, że graliśmy jakiś mega ważny mecz w lidze, już nie powiem w którym klubie. Zwycięstwo wysokie chyba tam dawało awans. Nie, to była przedostatnia runda. Dobra. I jeden gość od nas przegrał i prezes, tam jeszcze chyba się partia nie skończyła i prezes na całą salę gry, coś cię zrobił. No, taka była sytuacja. Nie dajcie się, młodziaki. Młodziaki. No dobra, to ja myślę, że ta pozycja jest do zremisowania, słuchajcie. Jak się nie będziesz przytulał i skupisz na grze, to może jest szansa. Tak, goniec E4. No i co? No tak naprawdę będzie jakaś nerwóweczka, jakieś blicowanko na koniec. No i tyle, no. Czarny powinien zagrać tak. Goniec E4, goniec G6 prawdopodobnie. Albo gońca na E4 trzymasz, podprowadzić króla w ogóle tak bezczelnie i zabierać te pionki. Gotowy na remis, człowieku, nie? Tak. Bo ta wieża na H4 jest odcięta od gry w tym momencie. Goniec F3, no to co, bije? No na razie nie grozi mi nic. Czyli sędzia wcale nie postawił tam jakiegoś zakładziku. Kupon mu, wiesz, nie, kupon, wynik kuponu nie był uzależniony od twojej partii, wcale. Kurczę, no. Wiesz, bo ja tam zrobiłem poświęcenie. O, dobra, jest szach. To chyba mam C4 po prostu. Można C4, tak. Ale jak te pionki potem będziemy łatać? Tak. I może wieża F4, F3, król F2, koniec końców trzeba tak zagrać. Ja tu nie chcę. Nie zdziwię się, jak jeżeli obiektywnie lepszym ruchem jest król G2, ale to już zniuansowana mega pozycja. Jak idę pionkami do przodu, no to stawiam je też na białych polach. Siłą rzeczy goniec wtedy będzie miał łatwiejszy sposób, żeby łatwiejszą drogę do zaatakowania tych pionków. Plus, bo jeszcze takie rzeczy mogą czasami wchodzić. Chociaż pionek H7 jeszcze jest. Na przykład. Gdzie ten goniec idzie? Nie rozumiem za bardzo. Już wieża H7, pionka podstawił. Ty patrzysz tam. Dobra, mam szacha, tak? Tylko co się dzieje w ogóle? Czy ten szach jest dobry? Słuchajcie, no szacha widział, szacha dał. No bierz tego pionka. To jest jednak pion, słuchajcie. Oczywiście, że tak. To jest pion, dobra. I wieża H5, odcinamy króla, żeby sobie tędy nie przeszedł, bo to jest niebezpieczeństwo jednak. Tu gram, żeby jak mnie pozabiera nie tego, no to ten będzie szybciutki. Koniecznie wieża H5. To w ogóle bez dyskusji. Cyk, dobra, jest pozycja nice. Jest nice. Tu wieża A5 w ogóle grozi, że jeszcze tego zbije. To białe tu będą wygrywały zaraz. Tak mogę. Natomiast goniec B3 jest mega sprytny, bo po wieża A5 jest goniec C4, ale z szachem. Ja też, kurde, wygram, człowieku.
Tak, to jest no, dobrze, beczka. dobrze zagrał. No, buziak. Tak. Wieża D5 to król C6, to niewiele w sumie wnosi, bo po wieży D4 jest król C5. Z kolei zagranie ruchu C5, no to też czarny król C6, król B5, król A B4, A5, jak tam... Tu biały nie, muszą no, bije szybciutko tym pionkiem iść do przodu, bardzo szybko. Chyba C5 muszę zagrać. No, chyba tak. Dobra, też tak uważam. Król C6, przestawić wieżę... Kurde, może byłem. Na F5 Dobra. I po prostu jechać tym. Mam jechać tym pionem? Inwestować szybciutko. Co tam, czat podpowiadał Mariana? Cholera jasna, nie tak się umawialiśmy. Czy czat taki mądry bez odpowiadania? Nie jadę F4, co? A tym chcę jechać. Jadę F4, człowieku. Co? Teraz trochę elegancko. Tak? Nie, czas jest właśnie spalany jak trzeba. No teraz to przy wymianie wiesz... Ja bym przed tym nie, im dalej od centrum, tym będzie groźniejszy ten pionek. A króla jednak wolałbym mieć takiego bardziej pod kontrolą, kurczę, no bo zagra mi teraz gonie C4, wieża E2, wieża B2 i ten będzie już szybciutki, nie? Boję się takich jakichś infiltracji, kurde dele. Gonie C4, król G1, tak. Wieża E1, król G2, wieża E2, też zabieram tego i ten już nie ma żadnych w ogóle... Nie będzie pytał o zgodę. Tak, myślałem. No. I teraz po tym jest czek. To chyba zbłądził Maciej. Tu. Nazwany Marianem. No, szaszek. No nie ma dużego wyboru. No gram tutaj. No. Właśnie, tylko gdzie jest to tutaj? Bo jak zagra królewo, królew 3, to jeszcze na koniec wieżę podstawi tędy. Stawię tego szacha. Królew 3, wieża B2, goniec C2, koniec partii. Tak, tu. Wieża B2. To problem F5 jest na przykład. Paserem. Tym paserem jest problem. Dobra. Ciężko, ciężko. Właśnie złym pionkiem poszedł moim zdaniem. Bo jeszcze goniec tego broni. Końcówka jest na bank wygrana dla czarnych. Po prostu ten pionek jest za szybki. No, czarny potrzebują raz, dwa, trzy, cztery, pięć ruchów do pomocy. Mówiłem? Jezus Maria, jeszcze motyw podstawił. Dobranoc. Niestety kurde, przewidziałem to. No,